Siemanko, witam wszystkich. Słuchajcie, ja się troszeczkę cofnąłem, w zasadzie bardzo się cofnąłem do samego początku, jak tylko pierwszy raz przyjechałem do obozu Kuna, bo ja faktycznie troszeczkę się pospieszyłem. Ja po prostu zapomniałem, że w tej grze questy poboczne nie wchodzą wam w drogę, tylko trzeba ich szukać. A ja po prostu poleciałem po głównej linii tego DLC-ka i daliście mi znać w komentarzach, że ominąłem parę questów pobocznych, więc pogadamy sobie Dzień. troszeczkę tutaj z tymi członkami bandy i poszukamy tych questów pobocznych. Czekajcie, kurczę, tak się ciemno zrobiło. Oni wszyscy spać poszli. Dobra, ja też się może kimnę, mogę tutaj. Tigerka otwieram, żeby nie było, że typek kurde od rana piwo żłopie. Całkiem niezły, jakiś nowy. Ananas, mandarynka, dobra. Pogadamy sobie z kamieniem. Znaczy pogadamy, nie pogadamy z kamieniem, przecież on nie gada. Z kim my tu możemy? Piotr Niedźwiedź, o. Tell me something about yourself. What do you want to know? How did you and Jan end up with Kuno? Me and my brother been riding with coinmen since we was little. This was just another mercenary band for us. But Kuno seemed like a decent kind of fellow who'd treat us fair. Dobra, tutaj niewiele się dowiedzieliśmy. To jest Kuna. A tutaj jeszcze część z nich śpi. Odwieź. Nie chcę wstać. Ja bym chciał z tym wypierdkiem takim pogadać, kurczę, który tam potem się okazuje, że nas wystawia. Czekajcie, bo oni kurde jeszcze nie chcą wstać. Poczekamy jeszcze. Jego brat? Tak. Can you tell me something about yourself, Jan? Why not? I haven't been to confession for a while. How did you end up in Kuno's band? Ah, it's nothing new for me and my brother. We've been fighting for coins since we were old enough to carry swords. Last time we rode with one Lombardian by the name of Collini. All over Bavaria, Austria and that. What happened? Did you fall out? Nah. We just wanted to come back to Bohemia. You know how it is. When no one understands a word you say, it ain't worth a damn. You and Petter seem very close. As brothers should be, lad. Well, to tell the truth, I'd never have guessed the two of you came from the same mother. Oh, we've got the same ma, all right. I ain't got no ma, and neither does he. And the same goes for our pa. It's probably Satan himself. Oh. I'm a bit confused. You're not actually brothers. We might be. We might not. A band of mercenaries found us in a village when I was still a baby, and Petter hardly walking. Playing in the dirt together we was. Their leader took a shine to us for some reason. He took us away and raised us up. Raised us with swords for playthings and ale for mother's milk. A few years later, he was killed in Saxony. The band fell apart. But we joined another right away. That's the way it's been ever since, over and over. So you two never had, well, a normal life. We ride from one fight to another, risking our necks and killing who they pay us to kill. That's normal for us. Always has been. Dobra, tutaj też się za dużo nie dowiedzieliśmy. Ja bym chciał właśnie z tym wypierdkiem pogadać, jak on się Jacek nazywał, ten taki szczurek mały.
Can you tell me something about yourself? What do you want to know? Why do they call you Dangler? Because Kuno found me dangling on the end of a rope. Ah, I see. So, he saved you from execution? I wouldn't call it an execution, exactly. At the time, I was squire to the Lord of Buzitz. There was a proper knight for you, full of ideals and honor. I looked up to him as a hero. Then in one skirmish, he was killed, and the foe took me captive. They stood me on a shaky wooden cross with my hands tied behind my back and a noose around my neck, for amusement. Then they rode off laughing. But how long were you stuck there? I couldn't tell you. Hours, maybe days. In the end, everything started going black. I could feel the devil pulling me down by the legs. Jesus! How on earth did you survive? I didn't. When Kuno found me, he says I was dead as a doornail. They cut me down and took the rope off me. And someone gave me a kick and I coughed and came back to life. Sort of. O, to Henry, jest ten come here. Szczurek. What is it, Jakey? The stone wants to talk with you, if you can call it that. Probably about that ring. What ring? Oh. Ah, no one told you about it. The fellas call it the Ring of Bacchus. It's a kind of game we play. Kuno gave us this ring. It's just a worthless bauble. But when we're at the tavern, Kuno pays everything for the man who has the ring. So we steal the ring from each other and try to trick each other. Well, actually, just the others. They won't let me play. Kuno says I'm too young to get boozed up. That sounds like a lot of fun. But I don't have the ring, so why does the stone want to see me? He probably wants you to steal it from someone. Since you're new, the fellows will talk to you, and it won't be suspicious. All right. I'll have a word with him. Dobra, chyba trafiliśmy na pierwsze jakieś poboczne zadanko. Hey, Jakey, can you tell me something about yourself? Want to get matey, eh? Sure, Henry. What do you want to know? How did you end up in Kuno's band? Well, I used to be a baker's hand in Prague, but all the other fellas were always on my back, always swearing at me. Sometimes they even beat me up, took everything I had. To make a bit of coin, I started going to the tavern across the road, entertaining the rich gents with jokes, playing the fool. Sometimes someone would throw me a half-groschen. One time, Kuno turned up there, and I got to talking with him. When I told him all the shit I was getting at the bakery, he offered to take me with him. Oh, I bet you were glad to get out of there. Yeah, though it's not like they give me much peace here either. It's all, Jakey, come here. Jakey, go there. Jakey, get that. Well, surely you can't be any worse off here than in the bakery. No, only at the bakery, the worst I ever got was a beating. It's not like my life was in danger. But here, when those Beerman brothers are drunk, I have to keep well out of sight. How come they bullied you at the bakery? It's usually the shy ones bullies pick on. That's not exactly you. Not now, maybe. I learned a thing or two since then. Oh, come on, you shy? You just said you were playing the fool and telling jokes in the tavern. All right. I'll tell you the truth. They picked on me because I'm an orphan. The parish priest of St. Apollinaire's in Prague found me as a baby in the church one winter's morning. I spent half my childhood in parish houses and half on the street. I see. That must have been tough. It still is tough, I can tell you that. Dobra, czyli musimy z kamieniem pogadać i zwinąć mu pierścień. Nie wiem, czy ja już z wszystkimi pogadałem oprócz kamienia? Jeszcze chyba ktoś został. Obwieś, bracia niedźwiedzie, Jacek, Kuno, kto tu jeszcze? Jeszcze jest ten ziomek. Lotka. Stefan, can you tell me something about yourself? What is it you want to know, youngster? I'm curious how you ended up in Kuno's band. You notice I don't exactly fit in with this pack of felons and reprobates, huh? Unfortunately, you can't always choose your company, can you? No, I suppose not. But how did you come to be with them? Oh, well, I'd love to tell you, but Kuno insisted we keep that between the two of us.
and I'm not one to break your confidence. Oh. But... Well, Kuno said it was you who wanted to keep it secret. Really? Are you sure about that? You must have misunderstood him. No, I don't think so. At least... Oh, never mind. So, where did you live before? What did you do? I used to live in a town before. Back there, I was doing something very different. Although, now I think of it, maybe it wasn't that different in a way. If you know what I mean. Actually, I haven't the foggiest idea what you mean. You don't give anything away, do you? Me? I'm an open book, lad. Ask me anything you like, and I'll give you an honest answer. Go on. Maybe another time. My head's starting to spin. As you wish. Shame, though. There's nothing I enjoy more than conversing. Dobra, lotka jest trochę dziwny. Ktoś nam tu jeszcze został? Ale widzicie, fajnie, że dajecie znać w komentarzach, co wam się podoba, co wam się nie podoba i co byście chcieli zobaczyć, bo ja już mówiłem w którymś odcinku, że no, jeśli nie piszecie komentów, to nie wiem, no nie jestem jasnowidzem. A ja tak trochę myślałem, że po prostu nie zawsze się wszystkim chce słuchać jakichś tam pogawędek między postaciami, że wolicie trochę walki więcej oglądać niż pogawędek. God be with you, Henry. Także dobrze, że dajecie znać. O, tu jest chyba kamień, dobra. Jakey sent me to you. Something about a ring? Mm-hmm. I suppose you want me to get it from someone? Mm-hmm. Who has it? Tak będzie cała rozmowa wyglądała. Jakey. Dobra, lecimy po kolei. Mm-mm. Mm-mm. You mean Kuno? Mm-mm. Mm-mm. Jan Behrman? Mm-mm. Mm-mm. Cała rozmowa z nim tak będzie wyglądała. Peter Behrman? Mm-mm. I didn't quite... Is it Fletching? Mm-mm. Kurde, i ostatni. Does Dangler have it? Mm-mm. All right. How should I get it? Dobra, musimy Obiesiowi zawinąć pierścień i przynieść go mm-mm, to znaczy kamieniowi. Gdzie jest mm-mm? Ty Obieś, sorry. Tu jest, nie. Nie wiem, czy on tam na górce nie stoi, ale... A nie, tu jest Obieś. Dobra. Tak jak mu wprost powiem, to chyba nie zadziała, nie? No, ale zagadajmy. I want the ring of Bacchus. I heard you have it. So you come and ask me for it. That's a novel approach. You don't just have to steal it from each other. Why not play for it? No, I don't play dice. But we can duel for it. Oh, no i dobra. All right. Możemy... Why not? I'll wager the ring, and you put up some groschen, all right? Sure, I'll wager that. That'll do it. Well, now it's something worth fighting for. You better watch out. Kurde, ten pojedynek to można więcej wygrać niż za cały turniej w Rataje. Ha!
Igo. O, oberwał. Fair fight. I don't like giving it up. At least I won't get so plastered next time. Just watch how it doesn't get pinched. I'll do that. Thanks. No i dobra, mamy pierścień. I co teraz? Zanieść pierścień kamieniowi. Czekajcie, jeszcze sprawdzę, czy ja coś mogę innego zrobić z tym kamieniem, znaczy z tym pierścieniem. Ludzie ludzie kuna zabijają czas, prowadząc pewną grę. Krąży pomiędzy nimi pierścień nazywany pierścieniem Bachusa. Ten, kto go ma przy sobie podczas wizyty w gospodzie, je i pije na koszt kuna. Pierścień jest bardzo pożądany w obozie, dlatego pomyślałem, że dołączę do tej gry. No dobra, nie zależy mi jakoś strasznie, żeby Kuno mi stawiał żarcie w karczmie. I got the ring from Dangler. Yeah, well, I suppose there's not much more either of us can say about it. yeah, thanks to you too. Milczenie jest złotem i inne mity. O, jakąś książkę dostaliśmy. Pierścień jest poszukiwany niczym święty graal. Zobaczymy go, kogo ominął tym razem. Co? Co za książkę dostaliśmy? Czego się nauczymy z tego, z tej książki. O, retoryka. Poziom główny nam skoczył. Bart. Apogeum dla osiągnięcia. No tu mamy jeszcze sporo umiejętności, kurczę, do wyboru. Co my tu jeszcze mamy? Asceta, to tego chyba nie chciałem. Wytrzymujesz o 30% dłużej bez jedzenia, ale jak tylko zgłodniesz, skutki będą o 20% nieprzyjemniejsze. Męski odór. Będę zbrudny, masz o 50% więcej charyzmy w rozmowie z kobietami, jednakże ludzie czują cię na mile, co obniży twoje umiejętności składania się. Nie, nocny jeździec. Twoja wytrzymałość odnowi się o 20% szybciej przez noc, ale za dnia wolniej o 10%. Czekajcie, gildia renegatów. Po zwolnieniu z więzienia? Nie. Poziom twojej umiejętności czytania podniesie się o 3, ale o 1 punkt obniży się twoja siła. Aha, dobra, to są teraz te plusy i minusy, że coś dają, coś odejmują. Nawet jeśli masz niską reputację, nie, czekajcie. A te, które mi się jeszcze nie odblokowały? Dzikus, w dziczy dostajesz plus 1 punkt do wartości siły, zręczności, witalności i retoryki. Nie można łączyć z dodatkiem mieszczanin. Aha, ja już mam mieszczanin. Aha, bo to już mam część wybrane. Nie można łączyć z dodatkiem Ken, Złote Usta, Żongler oraz Spisek. Ja już chyba coś tam powybierałem z tych umiejętności. Dobra, czyli mi tutaj zostały jakieś pierdołki. To ja bym tu jeszcze mógł wziąć. W zasadzie to ja nic nie chcę już z tych umiejętności, bo one też dają minusy, których bym nie chciał mieć. Im gorsze łóżko, tym lepiej śpisz i na odwrót. Ja chyba zazwyczaj w jakichś, kurczę... Nie, no w sumie w dobrych łóżkach śpię chyba.
Nie chcę nic z tych umiejętności. Już mam wybrane wszystko, co chciałem. W zręczności coś mogę. Aha, to jest ten, że szybciej atakuje, ale szybciej mi się chyba wytrzymałość kończy, tak? Aha, nie, że mniej wytrzymałości, ale zadają słabsze rany. No to właśnie, tego nie chcę. Witalność. Tu mi tylko maratończyk został, ale chyba go nie mogę wziąć, bo już wziąłem coś innego, co zablokowało maratończyka. O, ale retoryka coś jest. Nisko urodzony. Twoja retoryka wzrasta, gdy rozmawiasz z pospólstwem. Nie można łączyć z dodatkiem wysoko urodzony i pośrednik godny zaufania. Kupcy będą chętniej kupowali od ciebie kradzione dobra. O, to sobie wezmę. To sobie wezmę. No i chyba tyle. Okej. Dobra. Ktoś tam do mnie krzyczy chyba o lotka. What's it about, Stefan? Ah, Henry, the very man I wanted to see. I heard you got the ring from Dangler and gave it to the stone. Maybe. Let's not beat around the bush. I could use your help too. I think the stone has had the ring long enough, if you get what I'm saying. No już mu chcę go zwędzić, kurczę. A co, ja tak będę... Kurde, to oni mieli sobie kraść ten pierścień nawzajem, a nie tu, kurde, Henka wykorzystywać, żeby im, kurde, pierścień od jednego do drugiego przynosił. I'll help you. I've got nothing else to do anyway. I want to steal the ring from the stone while he's asleep. But that fella sleeps with one eye open. He needs a little help with sleeping soundly. And I've got a feeling you're the kind of man who knows how to arrange that. No, jakieś tam napoje na sen nie umiemy zrobić, nie? Co mu przygotować, mu miksturkę czy mu ukraść? A, sure. Miksturkę mu zrobimy. I'll bring you some sleeping potion. Great. I knew I could count on you. And if you happen to come across that ring, all the better. Sorry. Dobra, zobaczmy, czy ja nie mam, bo możliwe, że mam już tam na koniu gdzieś takim elikcji. O, mam. No i super. Nawet mam dwa. Jeden możemy mu dać. I've got that potion for you. A few drops in the stone's drink and he'll sleep like a baby. I hope not. Babies have a tendency to shit themselves and wake up screaming. Czyli myślę, że Lorce trochę zajmie, zanim zwinie ten pierścień kamieniowy, także możemy sobie ruszyć dalej. Tylko słuchajcie, ja to przeskoczę, bo to już, nie wiem, kurczę, przeskakiwać czy nie, widzicie, no teraz nie wiem, co wy chcecie, żebym drugi raz to samo nagrywał czy nie, bo to już widzieliście. Dobra, lecimy jeszcze raz, no trudno. Troszeczkę się cofnąłem, ale... Sorry, I had a job to take care of. A job? I believe Radzig assigned you to us. So this is your fucking job! Ale... Czekajcie, no przecież, kurczę, powiedziałem, że ruszajmy na patrol, to o co mu chodzi? Sir Radzig. You can call him what you like, Henry. Just remember you're riding with us. I'd like to head to the north. Is there anything interesting that way? North of here. Samapesh and Merhoyed are that way. And Talmberg is a bit further on. There's stables in Merhoyed. I wouldn't mind paying a visit to those stables. We can go through there. And from there? From there, we'll follow our noses. Something interesting is sure to turn up. I feel it in my bones. Man up and let's go. Sure. Chief.
Dobra, słuchajcie, no sorry, zrobię jeszcze raz tego questa, nagram to, bo mówię, no w komentarzach pisaliście, że tam troszkę się pospieszyłem, żeby te poboczne questy porobić, no ale niestety już ten główny widzieliście, no ale trudno, no zobaczycie jeszcze raz. Może te takie wędrówki wytnę, bo one są dosyć długie, te rozmowy i tutaj właśnie te przejazdy, także to się postaram wyciąć. O, chyba go What a fine day, eh, brother? Indeed, brother. You know what I like best about days like this, yeah? Dobra, dotarliśmy znowu do tej wioski, którą trzeba było przeszukać, ale czekajcie, bo tutaj gdzieś gniazdo znalazłem. I go coś nie widzę. A może coś w tym gnieździe będzie ciekawego? Gdzieś tutaj mi się wyświetliło, że gniazdo mamy. Kurczę, jak ja nie lubię tych gniazd szukać w tych zaroślach, bo nigdy go nie widzę. Kuno will want to know about this. I found this shield in a shed along with a letter. Seems like someone left us a message. Show me that. I know that crest. It's the House of Zul. A dangerous lot, God's truth. I don't think we'll find anything else here. We'll stay here a while, just in case. And you should go and report to Radzig what happened. What do you know about these Zuls? A family of impoverished nobles. They fought in the Margraviate Wars in Moravia. But what they're after in Bohemia, I've no idea. I thought I could go and search for those raiders. They might not have gotten very far yet. All right. It's always good to have an extra pair of eyes. We'll keep searching here for a while, and then head back to the camp. Dobra, słuchajcie, tutaj nie wiem, czy ja mogę ich w ogóle w jakiś sposób znaleźć. Czy to jest możliwe, bo ostatnio właśnie próbowałem, ale żadnych śladów nie znalazłem w okolicy. Spróbujemy zagadać z nimi, tylko nie wiem, czy teraz się da. Tam jakaś chata rozwalona jest. Lotka może coś... O, did you find any tracks? Some, a horse or two. They rode off through the meadow towards dawn. They're avoiding the road, which is interesting. Towards dawn? Meaning towards the east. Apart from the mounted ones, there were some men on foot too. Well weighed down. Well, they can't move too fast then. No, and what's more, they left a trail of blood. One or more of them might be wounded. Either that, or they dragged off some poor bastard from here. Nice work. Thanks. Dobra, czyli coś jednak udało się znaleźć. Na wschód musimy jechać. Albo iść. O, gdzieś tam. O, nawet się zaznaczyło miejsce na mapie. Muszę jakichś śladów krwi szukać. Nie wiem, czy tam w stronę tej chaty nie zajrzeć. Zajrzymy sobie do tej chatki. O, sarny, kurczę, znowu jak ich szukam, to nie ma. A tu się mogę kimnąć. Seems they met some resistance at the farm. Dobra, mamy jakiś ślad. I chyba w tamtą stronę prowadzą, nie? Leśny ogród. Aha.
są jakieś ziółka. Dobra, czyli jednak szli tędy, kurczę. O! Czy konik, chyba im koń padł. Dobra, czyli muszę w tamtą... Dobra, idziemy do tych śladów krwi i będziemy w tamtą stronę dalej lecieć. Co tu się działo, że kurde na drzewie jakieś szmaty rozwieszone? Dobra, no wygląda, że ślady prowadzą w tą stronę, to idziemy. Gdzieś tutaj. What a waste. But at least I know which way they went. Przynajmniej na tropie jesteśmy. To jest krew? Krew. Też jakaś plama. No dobra, są ślady krwi. Czyli tak jakby gdzieś tędy. To jest znowu krew. Gdzieś tędy musieli iść. Kurczę, idzie teraz tutaj, czy w lewo? Dobra, tu coś jest, okej. Okay. There they are. Tropiciel. Odszukaj najeźdźców. I co, mam teraz wrócić do Kuna i zameldować, czy sam się z nimi rozprawi? Zaraz zobaczymy jakiś... Powiadom pana... Nie. Odszukaj najeźdźców, okej. Okay. Dobra, co, sami się chyba z nimi próbujemy rozprawić, nie? Tylko jak się do nich podkraść? Who's there? Zul will want to see Groshen. And last time I... What's going on there? Ale mu śmignęło koło nosa. Źle to wyszło. Ale ich tu dużo jest. Well, I never. The pig turns up willingly for the... Zul! Is that a pig? I'll end up with this! O kurde, nie wiem, czy ja sobie sam z nimi dam radę. Jesus! Kuno, help me, kurde, hilfe. You'll get what for? Wiecie co, chyba będę musiał wiać i poprosić Kuna o pomoc. Tak, to jest za dużo. Dobra. Już mi strasznie nałożyli. Trzeba... O kurde, tu jeszcze jedna ekipa. O kurde, nie ucieknę im, no. Gdzie mój kuń? I'll slaughter you.
Yeah. Yeah. Dobra, jakoś się udało na konia wskoczyć. Nic, muszę skoczyć po Kuna i ekipę. Okej. Okay. Nie wiem, gdzieś tutaj mi się wydaje, że gdzieś to było tu. Musimy wrócić po Kuna. Ale mnie sklepali, no. Łyknę sobie od razu jakąś miksturkę. Które to były? Odwar z nagietków. Ja. To jest chyba ta karczma. Nie, nie, to jest. Tutaj jest Kuno gdzieś. Nie, to jest ta karczma właśnie. Czyli w tamtą stronę muszę jechać. Ja! Czekajcie, to zadanie dostałem od Lotki, to najpierw może z Lotką pogadam. A nie, nie mogę, dobra, idziemy do Kuna. I tracked down those raiders. You did? Well, nice work. So where are they? A short way to the east, in a glade in the woods. They're dividing up their loot. How many of them are there? No, z 10 chyba było, nie? About 10 or so. 10? Fuck, I don't like those odds. I'll tell the lads we're gonna deal with them. Nice and quiet. No może z tymi 10 przesadziłem, może troszeczkę mniej ich było. Jezu, Heniek, ale się krwią zalewa chłopina. Łyknę sobie jeszcze jeden odwar z nagietków, bo chyba przyda się. Listen up! Henry tracked down those bastards who raided the farm. They're dividing up their loot, not far from here. So let's pounce on them and give them what for. Move out! No i dobra. Boże, Heniek, jak ty broczysz, ziom. Ale już mu schodzi teraz ta rana, widzę szybko. Teraz powinien przestać. No dobra, czyli jednak się udało te poboczne questy jakoś rozwiązać. Znaczy, no jeszcze nie, ale jesteśmy na drodze przynajmniej. O, miejsce polowań na sarny jeszcze znaleźliśmy jedno, spoko. Stop it, please. Or I'll split my sides laughing. I feel sorry for the stone. Imagine not being able to insult your enemy's mother. Ah, big mouth Jakey makes up for it. I don't know how you managed without me for so long. Widzicie, rzadko takie gry mam okazję dorwać jak Kingdom Come i nie jestem przyzwyczajony do takiego poszukiwania tych questów pobocznych, bo z reguły te questy poboczne same wam wchodzą w drogę. A tutaj jednak trzeba troszeczkę ich poszukać. I tak czasami po prostu z przyzwyczajenia już polecę dalej po głównym wątku. I've no intention of getting myself killed by a bunch of bandits who pillaged a farm for cabbage. Well, I don't know. You might get mistaken for a cabbage. Ale dobrze, dobrze. Trzymacie typka za mordę krótko. No i widzicie, się opłaciło. Got it? Thanks a lot, Fletch.
Dobra, już prawie na miejscu jesteśmy. Nie wiem, ja spróbuję jeszcze raz kogoś z łuku ustrzelić, zanim dobiegną. O kurde, faktycznie ich tu jest koło 10, to chyba jednak nie przesadziłem. Fuck it! Now you're dead! O sorry, niedźwiedź. Kurde, no wchodzą mi pod strzał, no co ja mam z tym zrobić? Dobra. Tak, wszyscy żyją. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, wszyscy są. Okej. Okay. Bez strat. O, odwar z nagietków sobie weźmiemy, bo przez nich musiałem jeden zużyć. Troszkę groszy wpadło. If your opponent has a loose counter, you can get hold of it and knock the weapon right out of his hand. And let him have your blade right into the side. A greenhorn's mistake. Now keep thinking about that. O, 895 za kolejkę. You know what I like best for a skirmish, Jan? Pray tell, brother. When there's one last fucker left, we surround him. Hack him from all sides. Until he falls in a bloody heap on the ground. I love that. We ought to wager on who delivers the fatal blow. A new wager? Fletch will be up for that. We gotta do something to spice things up. To make it more like a proper war. Maybe if we timed our attacks. We'll have a look around here for more like a battle plan, eh? Clues. Meanwhile, Henry, you go and report to Radzik. Everyone's still going to lay into that last. To pojedziemy na Radzika. No nic, fajnie, będziemy mieli troszkę więcej do opowiedzenia Radzikowi niż poprzednim razem. Postaram te podróże takie właśnie z pogawędkami wyciąć, żebyście drugi raz nie musieli czekać i tego oglądać. A też nie chcę, żeby ten odcinek był za długi, bo dzisiaj to mi chyba kurczę z godzina ten odcinek, około godziny wyszedł, jak nie lepiej. Kurde, w nocy dojadę, trzeba będzie poczekać do rana chyba. Nie wiem, czy będę mógł z Radzikiem pogadać teraz. Czy on się da obudzić? Przy okazji chyba jeszcze by się przydało najeść. Kurczę, Radzik to chyba na górze gdzieś. Ciągle zapominam, na którym piętrze on sypia.
Aha, i ktoś mnie pytał w komentarzach, jak ja odpalam pochodnie jakimś klawiszem bez wchodzenia do menu. No jedynkę po prostu przytrzymujecie. Tak jak wyciągacie broń główną, tylko przytrzymujecie. Nie klikacie, tylko przytrzymujecie i wtedy wyciąga pochodnie. Dobra, jest radzik. O, dał się obudzić, to dobrze. What business have you? Sir, I'm afraid I have some bad news. We came across a burnt-out farm near Merhoyed. Hmm. Toth must have left some of his cronies behind. Now this is something else, sir. We found a shield there with a crest. A tricolor star on a blue field. I know that coat of arms. Unfortunately. It's the House of Zul. There was a letter there, too. Show it to me. Although I think I already know what it will say. Here you are, sir. Unscrupulous beast. Cruelty and malevolence. I challenge you to face me in a duel. Defend your honor. Anonymous wretch. Well, that's nice. Signed, Hagen Zul. As I expected, old grievances coming back to haunt me. This Sir Hagen wants to challenge you to a duel. Apparently, he still hopes I will agree to this kind of outmoded solution to disputes. But surely you can't refuse a challenge to a duel. What about your honor? Henry, my boy, honor is a splendid thing, and it should be held in high regard. But in time, you'll learn that some matters are not so straightforward. Like this one? Yes, like this one. The only reason Hagen is challenging me now is that he has a marked advantage. I've served as the royal hetman for the last 15 years and become a courtier. Hagen, meanwhile, was fighting in the Margraviate Wars in Moravia and elsewhere as a mercenary. Which of us do you think would win a duel? That's not honor, but an abuse of honor. Commonplace opportunism. I don't blame him for trying, but I'm not such a fool as to play by his rules. What happened between you and Sir Hagen? That's a long story. Dobra, tą rozmowę przyspieszę, bo już ją... ja to tylko wezmę, żeby przypadkiem mi nie uciekły jakieś ważne informacje, bo chcę kontynuować po prostu od tego miejsca. Well, ale przyspieszę tą rozmowę, bo już ją słyszeliście. Well, what are we going to do about this? You and Kuno's band will just have to deal with Hagen and prevent further mayhem. The longer he's marauding around these parts, the greater the chances that I'll finally have to succumb to his conditions. So you'd fight him, if it came to that? Let's hope it doesn't come to that. But maybe there's something else behind this challenge. Maybe it's coin he's after. Who knows? All right. We'll deal with him, sir. I'm sure you will, Henry. I'd like to ask something... Sure. Aha, to już było, dobra. Good luck then. Okej. Dobra, słuchajcie, i zrobimy tak, ja po prostu będę kontynuował od tego miejsca. No, tamte pierwsze dwa odcinki przeleciałem faktycznie tak szybko, ale mówię, trzymajcie typka za mordę krótko, to ja po prostu będę się starał naprawić swoje błędy. Welcome, Henry. I w następnym odcinku będzie właśnie też to zadanie, które już widzieliście, ale być może coś pobocznego jeszcze zrobimy przy okazji, żeby był lepszy efekt końcowy. No a już potem będziemy lecieć dalej z fabułą i będę się starał to ostrożniej wszystko przeglądać, z nimi rozmawiać, szukać tych questów pobocznych, bo faktycznie tam nawet w ostatnim odcinku chyba narzekałem, że kurczę, jakoś tak za szybko te questy przelatują, no ale niestety to była wina była po mojej stronie, także... Bije się w pierść, sorry, postaram się poprawić. Także zapraszam Was na kolejne odcinki, a na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia, cześć.